Dobry smartfon do selfie musi być wyposażony w jak najlepszy aparat przedni. Nie chodzi tutaj o jak największą liczbę megapikseli, lecz o realną jakość zdjęć. Ciekawe funkcje, filtry, dobrą jakość filmów. To telefon z dobrym aparatem przednim do selfie. Ma on rozdzielczość 16 megapikseli i obiektyw f2.0. Spisuje się znakomicie w jasny dzień, całkiem nieźle w słabszym oświetleniu, na przykład wewnątrz domu. Nagrywa też filmy w Full HD, 30 klatek na sekundę. To bardzo godny polecenia smartfon do robienia selfie i nie tylko. Jeśli poza wysoką jakością zdjęć potrzebujecie smartfona, który będzie działał bardzo szybko, to kupujcie Google Pixel 2 XL lub jego mniejszego brata Pixel 2. Przednia kamerka ma 8 megapikseli i nagrywa filmy Full HD, 30 klatek na sekundę. Lekki minus należy się za dość ciemną optykę f2.4, ale w praktyce oferuje ona całkiem dobrą szczegółowość i jakość kolorów. Galaxy S9 to atrakcyjny, nowoczesny, wydajny i bardzo lubiany smartfon. Tak naprawdę jest to jeden z najlepszych smartfonów roku 2018 pod każdym względem. Dotyczy to również możliwości fotograficznych. Przedni aparat ma bardzo jasny obiektyw f1.7, sensor o rozdzielczości 8 megapikseli i automatyczne ustawienie ostrości. Xperia kosztuje mniej od większości flagowców, ale ma naprawdę dobry aparat przedni. 16 megapikseli, f2.0, autofokus i przede wszystkim dobrą stabilizację optyczną. Sony to jeden z najlepszych smartfonów do selfie. Huawei ma z przodu kamerkę 24 megapiksele z optyką o jasności f2.0. Frontowym aparatem nagrywamy też filmy Full HD, 30 klatek na sekundę. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy wyłączone jest upiększanie twarzy, bo po aktywacji tej funkcji rozdzielczość spada do 720p. Szkoda, że producent nie zastosował stabilizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaprezentowanych produktach, zapraszamy na stronę benchmark.pl. Link do artykułu w opisie.